Wyciek gazu w budynku przy ulicy Reja w Wałbrzychu. Ewakuowano 32 osoby. Do wycieku doszło w czwartek około godziny 20:20. Mieszkańcy jednego z budynków przy ulicy Reja poinformowali strażaków o wyczuwalnym zapachu gazu na klatce schodowej. Zgłaszali sąsiedzi i zgłaszali także, że w mieszkaniu, w którym nikt nie mieszka, właściciele przebywają za granicą, widoczna jest duże zużycie gazu, to znaczy, że na gazomierzu jest widoczne, że gaz jest dostarczany do tego lokalu, mimo że nikogo tam w środku nie ma. Na miejsce wezwano pogotowie gazowe, policję, pogotowie ratunkowe i zarządcę budynku. Ewakuowano 32 mieszkańców. Najpierw sprawdzono stężenie gazu ziemnego, metanu. Okazało się, że jest, urządzenia wskazują obecność gazu ziemnego, zarówno nasze urządzenia, jak i urządzenia pogotowia gazowego. Wcześniej, przed naszym przyjazdem, jeden z mieszkańców zakręcił licznik gazowy do tego lokalu mieszkalnego, żeby gaz dalej się nie wydostawał. Po wyważeniu przez strażaków drzwi okazało się, że wąż od kuchenki gazowej jest odkręcony i to jest powód ulatnienia się gazu. Następnie strażacy przewietrzyli budynek i sprawdzili jeszcze raz poziom stężenia gazu w pomieszczeniach. Mieszkańcy mogli już spać spokojnie.